Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Baczy, to jest kolejny odcinek Marvel The Spider-Man i jesteśmy w trakcie wykonywania jakby drugiej części misji. Znaczy drugiej części. Drugiej części dlatego, że już Wam to pokazuję. Dlatego, że skończyłem ostatni odcinek w momencie, kiedy misja nie została ukończona. To jest pod Rynną. Jak widzicie, właśnie udajemy się do Fist. O, mamy przestępstwo, ale dobra, jedziemy od razu robić główną misję. Na razie nie będziemy się żadnymi przestępstwami zajmować, jako że potrzebują naszej pomocy. Niby żadnej czasówki tu nie widzę, ale placówka Fist płonie i Miles razem z naszą ciotką są uwięzieni, więc staramy się tam dotrzeć jak najszybciej. I do góry. MJ, zostań na miejscu, bo ciebie też za chwilę będę musiał ratować. Nie żartuj, zaczekaj na pomoc. Jak zwykle ta MJ. Wow, wszystko płonie. Ściany się obalają. Tutaj, tu jesteśmy! O! Ciocia May. Dobra, mam cię. Trzymajcie się! Ciociu, w porządku? Do okna! Za daleko! Trzymajcie się! O! Idzie MJ. Po prostu... przygotujcie się! No dalej, ty głupi! Mam cię, May! Dalej! Oho, zaraz coś na nas spadnie. O Boże! Leć! Leć! Miles, dawaj! Wow, udało się chyba. A co z nami? No właśnie. Ależ fajnie to wygląda. Belief. O, proszę. Jest następny bohater w tym mieście. I nazywa się Miles. Mamy cię. Mamy cię. No w zasadzie to już końcówka misji była, można było to dokończyć i wcześniej, ale no, nie wiedziałem. Mniejsza z tym. Jeżeli ktoś ogląda na bieżąco, to nie zrobi mu to różnicy. May jest cała? Wszyscy są cali. MJ, gdyby nie ty i Miles... byłbym już... martwy, tak jak ja jakieś 8,5 tysiąca razy, gdybyś mnie nie ocalił. No, dokładnie. Nadal nie jesteśmy kwita. O, to sprytne. Hej. Przepraszam, że nawaliłam. Po prostu nie nawaliłaś. Ciężko być kimś, komu ciągle ratuje się skórę. Też chciałabym kogoś uratować. Nie chciałem, żebyś czuła, że nie możesz. Masz swoje 5 minut. Hej, nie wiedziałem, czy wolisz gazowaną, niegazowaną, źródlaną, mineralną, więc wziąłem po jednej. Czy przeszkadzam? Nie, MJ, znaczy panna Watson i ja omawiamy strategię. Strategię? Właśnie. Miasto jest zagrożone. Musimy coś zrobić. I potrzebujemy pomocy. No dobra, prowadź, kapitanie. Okej. Dziel i rządź. Panno Watson, namierz surowice przeciw oddechowi diabła. Oskorp nad czymś pracuje, ale nie dadzą rady tego uchronić przed Octaviusem i Lee.
Musimy znaleźć lekarstwo i je zabezpieczyć. Mam kilka tropów. Miles, będziesz moimi oczami i uszami w Fist. W razie kłopotów, zadzwoń. Musimy za wszelką cenę ochronić tych ludzi. Jasna sprawa. Co zamierzasz zrobić? Gang szalonych przebierańców postawił sobie za cel zniszczyć to miasto. Ja obiorę sobie ich za cel. Jasne. Hej, chwila! Gdzie mam dzwonić? Masz jakiś, no wiesz, telefon? W swoich kieszeniach czy coś? Panna Watson da ci mój numer. Powodzenia, drużyno. Ja też chcę numer do Spidermana. Masz numer, chodzisz z nim? Ale byłoby spoko, jeśli... Dawaj, Sherlocku. Opowiedz mi więcej o tym bogatym menu wodnym. No i tak, zadanie zrobione, podrynne ukończono, 5000 punktów doświadczenia udało nam się zainkasować. W mieście zapanowała namiastka porządku. Yes, 41 poziom. Podążanie za śladem, kolejna misja, mamy 2 punkty umiejętności. Już spójrzmy od razu, czy możemy gdzieś to... Nowy kostium? Jest kolejny, już tak naprawdę 2 kostiumy nam zostało do odblokowania, znaczy odblokowania, do znalezienia tak naprawdę, bo odblokować kostium... No to musimy poświęcić oczywiście żetony, które będziemy zdobywać. Jest osiągnięcie, które polega na odblokowaniu wszystkich tych kostiumów, więc możecie sobie wyobrazić, ile tych żetonów jest potrzebnych. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o żetony przestępstw, mam ich multum, tak samo i plecaków, chociaż więcej plecaków nie ma, więc nie wiem, czy jest... No, musi to być obliczone tak, że jest to możliwe do odblokowania wszystko. Natomiast jeżeli chodzi o żetony wyzwań, no ja wyzwań praktycznie nie robiłem, dlatego ich mam tak po prostu mało. Ok, tu mamy... Wciśnij L1, R1, by odrzucać rakiety do wrogów. Odblokujemy, całą ścieżkę sobie zrobimy, innowatora. Jeszcze zostanie nam tylko sieciomiot do odblokowania. No i mamy co podążanie za śladem. Muszę namierzyć Otta i dowiedzieć się... Co planuje? Yuri, musimy to jedziemy. Na grube ryby. Wpadliście na trop Octaviusa? Nie, niestety. Śledczy nie mogą nawet przeszukać Times Square. Wszyscy z wyjątkiem starzysty są chorzy. O. Może mnie uda się coś znaleźć. Będę cię informował. Tu mamy żetony wyzwań. Zobaczcie, teraz na ulicach w ogóle ile jest roboty. Tutaj, żeby latać teraz po mieście i robić jakieś... fajne rzeczy. No to co przecznic, jak ktoś tu jest? Coś się dzieje, nie? W tym mieście. Ale dobra, lecimy do zadania głównego. O, mamy przestępstwo. Snajperów widziałem, namierzone mnie. Kurczaki wróciły do domu. Oczywiście przez kurczaki rozumiem tu pomyleńców, którzy uciekli z Rikers Island. A mówiąc o domu, mam na myśli wasz dom. Dzięki temu, że obecność Spidermana przyciąga takich... To po prostu zwykłe popierdółki. O, idealny unik. I jeszcze jeden. Dobra. Nie wrócił już do walki. Aha, czyli takie grupki wrogów możemy sobie pokonywać. Latając sobie po mieście. A na razie mówię, zajmiemy się głównym zadaniem oczywiście. Jesteśmy już blisko. Okej, okay, jesteśmy na miejscu. Spidermanie, wpadłeś nam pomóc? Co my tu mamy? Oczywiście, że wpadłem wam pomóc, głupie pytanie. Mogę się przydać. Delikatnie powiedziane. Ten cały oddech diabła to coś potwornego. Technicy mają przerąbane. Według mediów to tutaj Otto wypuścił oddech diabła. Może jego osad mnie na coś naprowadzi. No dobra, poszukajmy. Norman Osborn, a better mayor from the better New York. Okej. Obróćmy sobie to. O, coś tu jest, analizuj. W tym znaku jest trochę osadu. Spróbuję go wyizolować.
O, właśnie, mamy minigierkę. Dawno żeśmy się nie bawili w sumie. Liderowa bogata w parę AT. Wygląda spoko. Okej. Dobra. Co moglibyśmy... Nie to. To może. I to może. Okej, to mamy załatwione. Teraz potrzebujemy czterech. Ale z dwóch złożonych tylko. Czyli mamy to i mamy to. Dobra, i teraz zostanie nam mała improwizacja. Czyli tak i tak. No i elegancko poszło nam za pierwszym razem szybciutko. Nukleaza CPF-1 z Oscorp to na bank oddech diabła. Teraz mogę prześledzić ścieżkę rozpraszania. Dobra, skanujmy sobie. Ślad prowadzi w kilku kierunkach. Muszę znaleźć właściwy. Zgubiłem ślad. No właśnie, a to niby czemu? Niestety, ślepy zaułek. No nie, tutaj jest jakby... No dobra, tędy nie da rady, to idziemy w drugą stronę. Ślad prowadzi w górę tego budynku. No to idziemy. Ślad skacze między budynkami. Ślad prowadzi do tych szybów. Co Otto miałby tutaj robić? Powinny gdzieś tu być drzwi albo jakiś właz. O, jest właz, widzę go. Dobra. Trochę tu ponuro. Poszukajmy kryjówki Otta. Muszę tu jakoś włączyć światła. Okej, już widzimy tutaj. Teraz na dole jest jakiś bezpiecznik i tu jest. Dobra, potrzebujemy elektrosieć. I stała się światłość. Okej, dobra. Otto urządził tutaj punkt zborny? Mógłby się tu przeprowadzić podczas afery z ucieczką z więzienia. Dobra, co dalej? Tu coś mamy, widzę. Poczciwy Rajno, mój drugi ulubiony Rosjanin. Dobra, możemy sobie tutaj coś zbadać. Nagrał wiadomości dla swojej ekipy. No to otwórzmy. Aleksieju, z zainteresowaniem śledzę twoją karierę. Świat widzi w tobie pozbawionego rozumu głupca. Ja dostrzegam wojownika o sercu poety. Wiem, jak pragniesz uwolnić się od zbroi, w której zostałeś uwięziony. Pomóż mi osiągnąć mój cel, a ofiaruję ci wolność. Okej, czyli go przekopię po prostu. Dobra, tu coś jeszcze mamy. Otto opracował środek zdolny uwolnić Rajno z jego zbroi. Pewnej agencji rządowej nie udało się to od wielu lat, a jemu wystarczyło kilka dni. Haha, dokładnie. Nasz poczciwy Otto. Dobra, to mamy... Ogarnięte tutaj Mac coś. Gargan, czyli Skorpion. Czyli pomyleniec numer jeden. Skorpion pomaga Otto w zamian za czyste konto. Aha. Wymazaną kartotekę, długi z hazardu. Dobra, to już wiemy, dlaczego mu pomaga. Teraz posłuchajmy wiadomości. Niechętnie przyznaję, że usunięcie pana długów było trudniejsze niż zakładałem, panie Gargan. Zadłużył się panu pewnych wymagających indywiduów, ale gdy tylko zakończy pan pracę przy zbiorniku, pana zobowiązania finansowe znikną. Otto Octavius jest wszakże bardzo przekonujący. Okej. Jaki zbiornik? A tu? Staruszek Walczer. Z nim najwięcej miałem do czynienia. Okej. Walczer dostał raka kręgosłupa od swoich skrzydeł, ale Otto opracowuje dla niego nowatorską terapię. Dobra, co my możemy sobie
Coś możemy tu zobaczyć? Nie, no nie możemy, tyle. Dobra, to spadamy. A jest wiadomość. Jest wiadomość. Dobra, dawać. Jakież to ironiczne, Adrianie, że twe cudowne skrzydła sprowadziły na twe ciało taką potworność. Na szczęście pracujesz teraz dla mnie. A gdy już skończymy, wdrożę swoje autorskie leczenie i uleczę cię. Jeszcze nie pora, byś opuścił ten ziemski padł, przyjacielu. A więc on to tak naprawdę każdego w jakiś sposób przekonał. Okej. Teraz zobaczymy, co jeszcze się dowiemy. Tak naprawdę o każdym... Elektro. Z tego właśnie. To dopiero narwaniec. Elektro marzy o tym, żeby stać się czystą energią. Doktor podrasował mu sprzęt, żeby choć po części spełnić jego życzenie. Ha, właśnie. Gdzieś pewnie jest wiadomość. Jest tutaj. Max, gdy zdradziłeś mi swoje marzenie, pomyślałem, że oszalałeś. Czysta energia? Ale gdy zacząłem zgłębiać ten problem, odkryłem, że możemy połączyć nasze pragnienia. Obiecuję, że gdy skończymy, staniesz się czystą energią. Lub czymś tak do niej zbliżonym, że nie zauważysz różnicy. Aha. Czyli pustką nicością. Aha. Dobra. Ktoś jeszcze? Coś tu jeszcze mamy. No, z drugiej strony muszę podejść. Nie, mamy mapę. A to słuchajcie. Co? Mamy mapę. Zobaczmy sobie to. Nie działa. A, nie działa. To myślę, że... Otto musiał korzystać z tej mapy, ale jest pusta. Chyba, że coś tu przegapiłem. No właśnie, jest ta lampa. Czyli musimy ją podłączyć. Muszę mam takie wrażenie. Lampy. O, właśnie. O, dobra. No i już. O, i teraz będzie wszystko widać. Znaczenia. Otto kazał tym łotrom atakować nieruchomości Oscorp w całym mieście. Zamierza zniszczyć Imperium Normana kawałek po kawałku. No właśnie. Dobra, ale wiemy, gdzie są. Jeszcze mamy tu coś. Jak tam dojść? Przepraszam, ja chcę tam wejść. No nie, tu byliśmy. To patrzyłem chyba, tak? Nie, nie Otto patrzyłem. Otto jest zaślepiony gniewem. Interfejs neuronowy jeszcze go wzmaga, ale wywołuje go nienawiść. Zniszczy całe miasto, byle zaszkodzić Normanowi. Dobra. Przeszukaj kryjówkę. Jeszcze coś gdzieś tu musi być. A tu jest, Otto właśnie. Otto próbuje odkryć słabe punkty technologii Sable. Dobra, tego żeśmy jeszcze nie widzieli. Czy coś tu jest ciekawego? Nie ma. Jeszcze coś jest do odkrycia. Jeszcze gdzieś. Pokaż mi tą mapę jeszcze. A, dobra, trzeba te punkty zbadać. Wygląda na to, że ostatnia część planu to bezpośredni atak na Oscorp i pewnie na Normana. Co Vulture robi na Times Square? Muszę być ostrożny. Dobra. Elektro wziął na cel elektrownię Oscorp. Nawet logicznie. Rhino atakuje budynki Oscorp na wybrzeżu. Tylko gdzie uderzy najpierw? I czemu? Skorpion ma za zadanie zatruć zbiornik miejski. A, właśnie. Obszar należący do Oscorp. Lee chce zdobyć surowicę przeciw oddechowi diabła, za pomocą czegoś o nazwie Ikar. Dobra, i to wszystko? Jeszcze coś, kurde. O, tam jest jakaś skrzynia. Co opuściliśmy? Ikar. Jest! O, właśnie. Ale tu coś jeszcze było. Martin Lee.
Ciężko uwierzyć, że to ten sam gość, którego znam z Feast. Otto i Lee mają ze sobą więcej wspólnego niż myślałem. Od jak dawna się znają? Dobra, i jeszcze wiadomość. Och, Martinie. Gdy uświadomiłem sobie, że to ty stałeś za ostatnimi atakami na Osborna, byłem jednocześnie zdumiony i smutny. Jednak w miarę rozwoju sytuacji znalazłem inspirację. Odważnie zabrałeś się za coś, o czym marzyłem od zawsze, Martinie, i zrobiłeś to bez wahania. Wejście na wytyczoną przez ciebie ścieżkę sprawiedliwości to dla mnie wielki zaszczyt. Dobra. I jeszcze Ikarus. Witaj, Spider-Manie. O, chyba jeszcze się nie zapoznaliśmy. Jestem Otto Octavius. Nie ma żadnego Ikara, co? Nie. Martin nie potrzebuje pomocy w zdobyciu surowicy. Ikar był przynętą, która miała cię zwabić. Zwabić mnie? Ha! Super. A to co to jest? Podrzucić się! O, proszę. Praca dla Octaviusa to przyjemna odmiana! Każdy jego plan B ma plan B! Cześć! Pete, nic ci nie jest. Co ty robisz? Ciężko powiedzieć. Słuchaj, Lee próbuje zdobyć surowice. Musimy znaleźć laboratorium Oscorp, zanim on to zrobi. Pracuję nad tym. Przeglądam wszystkie pozwolenia na budowę. Jeśli został jakiś ślad, znajdę go. To super! Dobra, muszę lecieć, MJ. A, jest Elektro. No dobra, to chyba troszeczkę zabalujemy teraz. Jeszcze żyje? Zmiękczyłem go! Pora na plan B! No dobra, to pobawmy się teraz z Elektro. Praca zespołowa, to jest to! Pozwala osiągnąć pozornie niemożliwe cele, takie jak śmierć Spider-Mana. A serce rośnie, Elektro! Więzienie sprawiło, że w końcu dojrzałeś, co? O, wyrzutni sieci muszę użyć. Dobra, moment. Budło, budło, nie trafiłeś! Dobra, nie będę się pastił. W końcu. Mam go. Zarzucę sieć na transformator, przy którym będzie. O właśnie. Ty, ruszaj! Ty, Adrian, to ja, Spider-Man! Co to za bełkot? Nikt nie łapie moich żartów. Dziś zakończymy tę wasi, insekcie. O, dzień dobry. Wasz? Ja myślałem, że osiągnęliśmy kompromis. Chyba źle oceniłem nasze relacje. Gdzie on jest? No dobra, jak go ogłuszamy? O właśnie! Czyli dobrą zdolność... O, mam cię! Dobrą zdolność wybrałem, umiejętność w sensie, w dobrym momencie. Następnym razem cię trafię! Nie tak prędko! No właśnie. Spider-Man! Teraz Elektro znowu. Się, kurde, usrały na mnie. Załapałeś mój żart! Z radości prawie odechciało mi się walczyć! Prawie. Powiem szczerze, wolałem, kiedy działaliście w pojedynkę. Niesamowite, ile można działać poprzez współpracę, nie? O, ja wiem, czy... Widor młodości i mądrość doświadczenia! Zacna para! Jak olej i woda, jasne. Huh?
Dobra, dobra. Proszę bardzo. Idziemy bliżej niego. Aż mi bomby zadzwoniły. Dobra, najpierw tego wykończę, kurde, bo... O, zawiesiłem się. Mam cię. Tak wolno. Wow. Nie mogę teraz zaatakować. Jest spętany. To dobry moment. Kurde, to nie był dobry moment. O, teraz. Muszę złapać oddech. Teraz ty, Elektro. Pewnie ty. Mam cię. No rozwal to, kurde, dobra. Dobrze jest, nie trzeba psuć. Oj. Jeszcze drugi? Chodź go. Wiecie, nie chcę brzmieć jak pesymista, ale wydaje mi się, że błędnie oceniacie sytuację. Pokazuję szczęście! Wow. Dobra. Dwóch naraz to tak ciężko, powiem wam. Jeden z głowy, jeden został. Jeden z głowy, mówisz? Adrian, jak długo tak ze sobą tańczymy? Który to już raz? 20? Zbyt długo! Dzisiaj zatańczysz po raz ostatni! No nie wiem. Jakoś tego nie widzę, powiem szczerze. Nie ruszaj się! Wybierasz się dokądś? Dawaj, lej go, wsiarza. Co teraz? Co się dzieje? Elektro został uziemiony. Spider-Man, jak mniemam. Gdyby naprawdę zależało ci na tym mieście, pomógłbyś mi ujawnić zbrodniczą naturę Osborna. Zabijając niewinnych ludzi? Przywróciłbym energię. Jesteś chory. Potrzebna ci pomoc. Mam jej aż nad to. I nie zatrzymamy się, dopóki Norman nie dostanie za swoje. Dobrze, wywal to, dojedziemy, drania. Nie znoszę, kiedy działają w parach. Muszę tylko chwilę odsapnąć. No na pewno to nie było łatwe.
Ale udało nam się za pierwszym razem, nie zginęliśmy, także całkiem nieźle nam poszło. Tak bym powiedział nawet, a co? Dobra, ranek. A my co, ustaliśmy gdzieś na dachu, kurde. Która godzina? O rany. A miasto płonie, a my śpimy po dachach. Dobra, podążanie za śladem. Osiągnięcie wpadło. Muszę powiadomić Yuri. Dobra, mamy awans, 42. Walczyli elektro wyeliminowani. Zostało 4. Widziałam. Dostrzegłam też eksplozję dachu na Times Square. Czysty zbieg okoliczności? Nic ci nie umknie. To no, był punkt powiem szczerze. Wykorzystuje zbirów do rozwalenia Oscorp. Walczer i Elektro wzięli na cel elektrownię, a Skorpion oczyszczalnię ścieków. Nie wiem jeszcze jak Rhino, ale coś na nabrzeżu. Zawsze to jakiś punkt wyjścia. Pewnie najpierw zajmiesz się Skorpionem. Tak, miasto jest na skraju przepaści. Jeśli stracimy czystą wodę, może być po nas. Będę cię informował o postępach. Czekam na wieści. Okej, a więc teraz będzie misja ze Skorpionem. Już sobie wchodzimy, zobaczymy umiejętności, chociaż mamy jeden punkt do wydania. Co tu mamy? Wciśnij X w chwili dotknięcia punktu lądowania, by zdecydowanie wzmocnić wybicie. No to jest fajne. Jeden punkcik, także od razu sobie z tego skorzystamy. Jeżeli chodzi o misję, zatrute ulice w pobliżu zbiornika zauważono Skorpiona. Lepiej to sprawdzę. Okej, okay. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ten odcinek, to sobie będziemy kończyć. Tak czy siak zaczniemy tą misję od następnego odcinka, żeby już też nie kombinować, że będzie gdzieś tam pomiędzy odcinkami misja jakaś. Także dzięki wielkie za obejrzenie, no i zapraszam na kolejne. Także jesteśmy na półmetku, coś tak czuję. Trzymajcie się, cześć.